Dobra, widzowie, jakbyście mieli wskazać najlepsze debiuty gier, to co by to było? Na 100% teraz, no to Wukong. Po prostu pozamiatał wszystko, a to jest pierwsza gra tego studia, no nie? I zobaczmy sobie, od TV Gry mam materiał 5 debiutanckich gier, które pozamiatały. Uszanowanko, pewnie Siemanko. niezależnie od tego, z jakiego pokolenia jesteście, to ci starsi zawsze mówili wam, że nie da się sukcesu. Ja jestem milenialsem, chyba. 87 roczni. Sukcesu osiągnąć od razu. Nie od razu Rzym zbudowano. No nie można tak po prostu przyjść i za pstryknięciem palca osiągnąć sukces. No, robili was w bambuko. O, mocne słowa. Nie no, Wukong pokazuje, że można, nie? Że można. Nieodłączną lekcją we wszystkim, co chcemy robić, komunałem powtarzanym przez niemal każdy autorytet w jakiejkolwiek dziedzinie jest, że jeśli chcesz być w czymś dobry, musisz najpierw być bardzo długo w tym słaby. Nie sposób się z tym nie zgodzić, bo patrząc na... Słuchajcie, no Gotiku to już chyba zostało wszystko powiedziane, to nie ma co powielać. Raczej każdy z was Gotika zna, grał lub słyszał. Teraz tym bardziej będziemy mieli niedługo Gothic Remake i zobaczymy, jak to im wyjdzie. No zapowiada się, głosy są podzielone. Jedni mówią, że kupa, drudzy mówią, że świetne, trzeci mówią, że może być i zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Gra jest droga, bo 260 zł kosztuje, ale no, jak nie przypadnie, jak powiedzieć za drogie, to zawsze można sobie pograć dalej w Gothica 1, który jak na tamte czasy to rzeczywiście potrafił zszokować pozytywnie, jak i negatywnie. W sensie sterowanie było bardzo dziwne. Powiedziałbym, że trochę zjebane, bo trzeba było użyć kombinacji 3 lub 4 nawet guzików, żeby podnieść jakiś przedmiot ze skrzynki. Niemniej Gothic jak najbardziej zajebista gierka, później druga część też zajebista, dodatek też zajebisty, no a potem już jest nieważne, bo wszystko się zaczęło sypać, każda kolejna gra była do dupy. Na początki, choćby dziś szanowanych twórców gier wideo, widzimy, że dokładnie taka wydaje się właśnie reguła. Zaczynasz skromnie, pierwsze projekty nie będą na pewno pracą twojego życia, powoli zdobywasz doświadczenie, relacje w zespole się cementują, odkrywasz, co działa, i dopiero po jakimś czasie przychodzi czas na twoje opus magnum. Poza oczywiście tymi 5 grami, które tu za chwilę omówię, niektórzy nie wiedzieli, że ich pierwsze projekty muszą być słabe. Dziś, kiedy nazwę Valve zna już nie tylko każdy gracz, a nawet często osoby niezwiązane jakkolwiek z grami, trudno sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać początek tej chwili. Gabe Newell, dziś poczciwy pan o aparycji świętego, sympatycznego Mikołaja, w 1996 był jednak młodym... Pan Pingwin. Pełnym energii byłym pracownikiem Microsoftu, który razem ze swoim kolegą z byłej pracy, Mike'em Harringtonem, założył firmę Valve. Do zespołu rekrutowano pracowników o przeróżnych umiejętnościach, lecz jedyne czego brakowało tutaj wszystkim to doświadczenie w tworzeniu gier. Valve na start ambitnie rozpoczęło pracę nad 2 projektami nazwanymi Quiver i Prospero. Od znajomych po fachu z id Entertainment dostali prawo do korzystania z silnika napędzającego rewolucyjnego Quake'a. Podrasowali go nie do poznania i ruszyli. Stawka była duża, bo by zaistnieć na rynku i nie upaść, debiut studia musiał być naprawdę dobry. Quake też powoli był dobry. Nabierał kształtów. Jak na tamte czasy, to powalał też grafiką i w ogóle, nie? Ale Half-Life, człowieku. Half-Life jak wyszedł, to też pozamiatał wszystkim banie. Tam wszystko było tak doskonałe, od oprawy audiowizualnej, po zachowanie sztucznej inteligencji, po zaplanowanie poziomu, w ogóle po historię, tam wszystko grało i jeżeli nie graliście, to nawet dzisiaj warto. Warto sobie przetestować, jeżeli przyzwyczajicie oko do tej grafiki, a pewnie jakieś mody są, które tą grafikę i tak boostują do góry, to to będziecie i tak świetnie bawić. Być FPS-em z elementami horroru, lecz takim FPS-em będącym odpowiedzią na często trywializujące wypowiedzi odnośnie tego gatunku, jak i gier wideo w ogóle. Naturalnie twórcy inspirowali się takimi diamentami jak wspomniany Quake czy Doom, ale pracownikom Valve zależało na stworzeniu czegoś więcej niż kolejnej strzelanki. Twórcy chcieli wykorzystać potencjał tkwiący w grach nie tylko do wykreowania dynamicznej rozgrywki, ale również angażujący. W ogóle ten początek, jak jedziecie sobie tym metrem pod ziemią, gdzieś w nieznane, wiecie, tam wam tłumaczy jeden naukowiec, co tam się będzie niby działo, w ogóle to wszystko, że wychodzicie, gdzieś tam klikacie, przechodzicie przez kolejne sale, aż dochodzicie właśnie do tego punktu kulminacyjnego, ale nie będę spoilerował.
historii. Z czasem, po zapożyczeniu kilku rozwiązań od zespołu pracującego nad Prospero, ten ostatni został oficjalnie porzucony, a zaangażowani w jego opracowywanie ludzie wsparli siły właśnie zespołu tworzącego. Funkcja leczenia, tam apteczki nie leżały na ziemi, tylko były rozmieszczone na mapie, gdzieś na ścianach. Po prostu musieliście takie sobie znaleźć, podchodziliście do tego i normalnie trzymaliście guzik E i się wtedy leczyliście. Też było spokojne, innowacyjne rozwiązanie. Tworzącego Quiver. Valve miało jednak całkiem spory problem ze znalezieniem wydawcy dla swojej gry. Podejście do gatunku FPS z o wiele bardziej narracyjnego punktu widzenia, do tego z elementami horroru zainspirowanymi mgłą Stephena Kinga, była tyleż ciekawa, co ryzykowna i wydawnictwa odsyłały Valve z kwitkiem, wierząc w pomysł, choć sceptycznie patrząc na fakt, że tak ambitny projekt wzięło sobie na tapet studio bez właściwie jakiegokolwiek doświadczenia. Projektowi nadano już oficjalną nazwę Half-Life, nie spinało się z motywami obecnymi w grze, a wisienką na torcie był również pochodzący z greki symbol fajne małej mają, fajne mają na wydanie ryzykownego, acz obiecującego produktu zgodziło Sierra Online. Wydawca szukał w tym czasie akurat czegoś w rodzaju Quake'a. Totalnie zapomniałem o tym. Miało licencję na używanie jego silnika i na nim opierało Half-Life. Do targu dobito bardzo szybko, zanim jeszcze twórcy zdążyli skończyć swoją prezentację w siedzibie wydawcy. A kiedy Half-Life trafił w łapy graczy, to szczęki leciały na podłogi. Gra zapisała się kapslokowymi zgłoskami na kartach historii jako pierwszy potężny dowód na to, że gra wideo może, poza wyborną rozgrywką, oferować też naprawdę imersyjną historię. Klimatyczna oprawa, świetne efekty graficzne, sprawnie opowiedziana historia w całości przedstawiona z perspektywy Gordona Freemana, czy niepokojąco dobra jak na swój czas sztuczna inteligencja przeciwników. Na wielu polach Half-Life wyznaczył nowe standardy innym produkcjom, a bez niego nie mielibyśmy dziś na przykład... Później już kolejne gry były porównywane też do Half-Life'a, nie? Że wychodzi jakiś FPS, no fajny, nie? Fajny, ale to nie jest Half-Life. A to nie Half-Life, stary. Układ Counter-Strike'a. Valve za to zapewniło sobie tytuł jednego z najlepszych debiutantów wszechczasów, przyzwyczajając stopniowo graczy do tego, że premiery ich gier to zawsze spore wydarzenie. Szkoda. A, i do Steama, no bo to była wtedy gra, która była uruchamiana tylko i wyłącznie przez Steama. Steam jeszcze wtedy był tylko launcherem do ich gier, nie był jakby platformą ogólnie do gier, co nie? Tylko że nadal po tylu latach nie nauczyli się liczyć do trzech. Peter Molyneux. Czekamy do dzisiaj. Legenda branży, zarówno pozytywnym, jak i pejoratywnym nacechowaniem tego określenia, znany jest przede wszystkim ze swoich obietnic. Kiedy w 1997 roku opuścił on szeregi studia Bullfrog Productions, założył nowe studio Lionhead Studios. W czasach, gdy Molyneux nadążał jeszcze ze spełnieniem swoich obietnic... Ja nie mogę, ja byłem kurde wtedy trochę za młody i innymi grami się interesowałem, ale Populusa miałem, tylko za mało w niego grałem. Świetnie, to była pierwsza gra, gdzie bawiliście się w Boga. I tak, nie bez kozery, później Peter zrobił kolejną grę, gdzie bawiliśmy się w Boga, czyli Black and White, nie? W 2001 chyba roku. Populus był świetny, w ogóle zobaczcie ten układ, znaczy grafika, w sensie scenografia, ta planeta taka okrągła, nie? Że się to widzi i tak, patrząc na horyzont, świetne to było. No i się podbijało inne plemiona tam, nie? Naprawdę. I postanowił ponownie po Populusie poeksperymentować na start studia z symulatorem Boga. Black and White było bez wątpienia ogromnym krokiem do przodu w tej kwestii, a zapada w pamięć dzięki niebywałej swobodzie działania, jaką dawała graczowi. Bo oto jest rok 2001. Całkiem przypadkowo cytując różne piosenki, jesteś Bogiem, masz supermoce i biega za tobą taki mały kundelbury, znaczy chowaniec. No i ten chowaniec może rozwijać się wedle twoich potrzeb, możesz zarządzać tymi małymi śmiesznymi ludzikami na dole, bo to chowaniec, to było porównywane wtedy przeze mnie i przez moich kumpli w każdym razie do Tamagotchi. Tamagotchi to były te takie śmieszne jajka kieszonkowe, gdzie każdy miał swoje zwierzątko. W klasie to pewnie wtedy wszyscy mieli, bo to był jedno wielki boom. Trzeba było go karmić, wiecie, tam się z nim bawić. On tam sobie miał potem wiek, jakiś tam rok, dwa czy trzy, oczywiście nie czasu rzeczywistego. Tylko tam jakiegoś tego w tej gierce, ale to każdy chciał mieć, każdy to praktycznie miał i się tym jako dzieciaki bawiliśmy. No i dlatego były porównywania później, jak graliśmy w Black and White, że to jest tak, jak właśnie się opiekujesz tym kurde chowańcem swoim, tak jak opiekowałeś tym Tamagotchi mniej więcej, nie? Ale w ogóle Black and White miał, mogliście sobie zobaczyć tutaj, oddalić i potem zrobić maksymalnego zooma i widzieć to w szczegółach, nie? No tutaj oczywiście ziemia wygląda obrzydliwie. Tak, ale jak sobie zrobicie zooma, pewnie pokażę zresztą, to było całkiem
Ładne. Znaczy na tamte lata to w ogóle był sztos. I genialny user interface, czyli żeby puścić zaklęcie, musieliście wykonać ruch waszą myszką, w sensie dłonią w grze, odnośnie jakiegoś odpowiedniego spela, tam nie wiem, żeby otworzyć to menu czarowania, trzeba było zrobić takiego ślimaka, żeby zrobić firebola, to nie pamiętam, nie M, nie F, jakiś inny symbol. I to rzeczywiście działało i było świetne, bo cały user interface opiera się tylko na waszej dłoni i dosłownie na tam w prawym dolnym rogu chyba były pokazane wasze zaklęcia, które poznaliście. Mogliście uczyć swojego chowańca tych zaklęć. Mogliście sobie przenosić wieśniaków ręcznie, mogliście im pomagać, tam były jakieś questy. Mogliście być dobrym, mogliście być złym. Świetne. Potem wyszła druga część, trzeci już chyba nie mieliśmy okazji poznać, a szkoda, bo chętnie bym sobie pograł. Peter teraz na Gamescomie zapowiedział, że jego najnowsza gra będzie właśnie takim zwieńczeniem jego wszystkich innych produkcji, czyli i Dungeon Keepera trochę, i Black and White'a właśnie. A ci dalej to nie twoi poddani, ale możesz to zmienić. Jak tego dokonasz? Czy będziesz miłościwym, łagodnym bogiem, czy będziesz surowym bóstwem, które spełniano swoje największe groźby, no to już zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Peter Moline ani Lionhead nie oceniają twoich postępów. Liczy się tylko, czy osiągniesz sukces, a to, jaką drogą do tego dojdziesz, zależy jedynie od ciebie. Taka byłaby przynajmniej pierwotna wizja gry, na którą raczej wszyscy w okolicy premiery dali się troszeczkę nabrać. Bo zachwytom w istocie nie było końca. Gra jest tak naprawdę bardzo dobra, fenomenalna nawet pod pewnymi względami. Nawet dzisiaj zaskakuje tak dużą swobodą, tym, no że dobra, ale to mówimy wtedy do... o tym, o Populusie, czy mówimy o Black and White'cie? Bo Populus był pierwszy, potem był Black and White, to miały być debiuty. ...stosować do naszych poczynań, do tego, jakim bóstwem decydujemy się być. Ale z perspektywy czasu, i to wcale nie aż tak długiego, gracze zaczęli dostrzegać, że być może nieco zbyt łaskawym okiem patrzyli na Black and White i stąd Black and White zostało wyróżnione w co najmniej jednym plebiscycie jako jedna z najbardziej przereklamowanych gier wszechczasów. Innymi słowy, gra nie przetrwała próby czasu tak dobrze jak muzyczny tytułowy odpowiednik tego tytułu od zespołu, który oczywiście gra i trąbi. Michał, serdecznie pozdrawiam. Pomimo tego to nadal naprawdę fantastyczny debiut i to trzeba panu Molinę oddać, posrało, że to była dobra potrafił giera, kiedyś no. naprawdę projektować dobre gry. To, że się można też zestarza graficznie, no to jest inna Riot kwestia. Games. A gracze korzystają z tego Liga prawa, Legend. Ile fabryka dała, traktując go jak święty obowiązek i przywilej, mówiąc bardzo dużo, głośno i w sposób równie nieparlamentarny. No dobra, trzeba przyznać, że LOL im się udał, można go lubić, można go nie lubić, ale jeżeli chodzi o debiut studia, no to naprawdę tyle lat co się utrzymują i wiadomo w sumie no prym razem z Dotą 2. Ja jestem Team Dota oczywiście, ale jak najbardziej doceniam to, co LOL, albo nie doceniam, ale to co LOL, że dobrym debiutem jest. Co pełen pasji. Tak. Nie sposób jednak odmówić Riotowi, że z perspektywy czasu wypuścił on jeden z najpopularniejszych debiutów wszechczasów. Bo jak również i o League of Legends można dużo powiedzieć, tak okazał się on ogromnym sukcesem. Brandon Beck i Mark Merrill, dwójka lokatorów dzielących ten sam pokój w Akademiku Uniwersytetu Południowej Kalifornii, sporo rozmawiali o tym, że twórcy gier zbyt szybko przestają wspierać wciąż żyjące tytuły. Zagrywając się... To jest się akurat Dota 1, zrobiona dzięki najlepszej grze RTS wszechczasów, czyli Warcraftie 3. Fantastyczna rzecz, produkcja, fenomenalna. Będę wychwalał, ilekroć będę miał ku temu okazję. Dotę i organizując turnieje studentów, dochodzili do wniosku, że Blizzard nie dostrzegał potencjału tkwiącego w modyfikacji podtrzymującej nadal Warcrafta 3 przy życiu i zdecydowali się na zrobienie tego po swojemu, na zrobienie duchowego następcy Defense of the Ancients. Tak w skrócie powstało Riot Games, a pełni entuzjazmu twórcy uderzyli ze swoim prototypem gry stworzonym na silniku Warcrafta 3 na... Tu sobie zażartuję, że oni musieli być chujowi w Dotę, że zrobili taką grę jak League of Legends uproszczoną, nie? A GDC w 2007 roku. Produkt, który w przyszłości stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych e-sportowych tytułów, spotkał się jednak z chłodnym przyjęciem potencjalnych inwestorów. Trzymajcie się krzeseł, foteli, taboretów, stołków, szeslągów, czegokolwiek, co tam macie pod ręką. Potencjalni inwestorzy byli zaniepokojeni, że gra nie ma trybu single player oraz że ma opierać się na zasadzie free to play, czyli nie musicie płacić za grę, ale możecie zapłacić za późniejsze opcjonalne, i to się oczywiście kosmetyczne dodatki. Ale sobie musieli powtórzę, żeby to naprawdę brodę, do was doszło. Potencjalni wydawcy, ludzie, którzy mieli wydać pieniądze na taką teoretyczną grę, nie wierzyli, że mikrotransakcje mogą się przyjąć.
Patrzcie, jak się kurwa pozmieniało, co? Teraz każda jedna gra ma mikrotransakcje. Nawet gra z single playerem za 500 zł ma wpieprzane mikrotransakcje, jakieś battle passy i inne gówno. Tak, Diablo 4 na ciebie patrzy. Ciekawa ta nasza symulacja. Nic nie rozumiem. Co innego rynek azjatycki. Tam tego typu produkcje miały już swoje przytulne miejsce, to też Riot dogadał się z Tencentem. W 2008 roku zapowiedziano LoLa na Windowsy, a jego testy oraz faktyczna premiera to 29. Już rok 2009. League of Legends rozwijane jest obecnie bez ustanku od wielu lat i zebrało... Grałem w betę League of Legends. Ale najpierw grałem w betę Heroes of New Earth, czyli do dzisiaj będę powtarzał najlepszej moby, która niestety się zajebała w akcji, bo wyszła właśnie jako płatna produkcja, a dopiero potem przejść na mody free to play, w momencie jak LoL wyszedł od razu w formie free to play i gracze, no wiadomo, skoro była Dota 1 za darmo, no to czemu mieliby płacić za coś, co jest kalką czegoś i no właśnie, czemu mieliby płacić pieniądze za to, skoro mogą grać w jedynkę do tym jest za darmo, a tutaj mam alternatywę, nowszą mobę League of Legends, ale była strasznie wolna, po przesiadce z Hona czy Doty, to było tak wolne, że Jezus Maria, że mogli się tam wszystkich ognić autoatakiem. Mało wokół siebie tak dużą społeczność graczy na całym świecie, że każda większa łatka to dla postronnych wspaniała okazja do chrupania popcornu, bo praktycznie zawsze zmienia się coś, co wywołuje u kogoś napady histerii. Możemy się śmiać, że LOL to gra w obrażanie cudzych rodziców, że Riot się skończył, że społeczność toksycznością dorównuje strefie wykluczenia w Czarnobylu, ale liczby mówią same za siebie. Nie tylko miliardy dolarów wydanych kolektywnie na elementy kosmetyczne, ale także rzesze graczy, którzy nadal po latach angażują się za sprawą syndromu sztokholmskiego w rozgrywki. Całkiem poważnie jednak, LOL, pomimo bycia tak naprawdę pierwszą i bardzo długo jedyną grą Riotu, stało się bardzo szybko globalnym fenomenem. Supergiant Games na długo zanim osiągnęło, zdaje się, apogeum swojej popularności Hadesem, rozwijało się stopniowo. Świetny roguelike, czy może to przez niektórych nazwany roguelite, ale naprawdę zajebisty Hades, to zwieńczenie tych wszystkich ich produkcji. Każda jedna gra, którą oni wypuścili, była lepsza od poprzedniej, to jest niesamowite, nie? Oni zaczynają, słuchajcie, od Bastiona, on pewnie tutaj o tym wspomni. No gierka, gdzie narrator, on komentował dosłownie wszystko, co robiliście w grze. Każdy jeden wasz ruch. I do dzisiaj Bastion jest zajebiście wyglądającą grą grywalną, nawet teraz. Potem wyszedł Transistor, świetne story. Tam jako protagonistka to była chyba, tak, kobieta była rudowłosa o nazwie Red. Też narrator super. No i z każdą premierą dorabiając się sukcesywnie, naprawdę niezłej pasy solidnych gier. Każda z nich miała coś w sobie, coś co ją wyróżniało od reszty, a jednocześnie było widać, że stoi za nią to samo studio. Mimo to twórcy bardzo chcieli, żeby nie powstawały nigdy żadne sequele i dopiero Hades 2 tę pasę zepsuł. Każda z tych gier miała w sobie coś charakterystycznego dla tego studia, a jednak każda z nich tak samo była czymś zupełnie innym. Reprezentowała inny gatunek, nieco inny styl graficzny, opowiadała innego rodzaju historię i kładła nacisk na inne aspekty. Studio pomimo swojej niezależności debiutowało ze spektakularnym... Zobaczcie, jak to wygląda w tym momencie i powiedzcie mi, że to nie jest grywalne teraz. Oczywiście, że jest. ...tym efektem, bo Bastion z 2011 roku wziął graczy z absolutnego zaskoczenia. Piękna oprawa, lat, ciekawy, stary. Oryginalnie wykreowany świat, gameplay, który może nie był wybitny, ale przyciągał wystarczająco, by nie wynudzić się na przestrzeni całej gry i chyba mój ulubiony element, później znak rozpoznawalny każdej kolejnej produkcji studia, ścieżka dźwiękowa. Początki były skromne, bo Supergiant to u swego zarania po prostu dwóch gości, byłych pracowników EA, Darren Korb w roli kompozytora i garstka freelancerów. Dobrze, w warunkach, nie? Pracy i panującej atmosferze prowizorki najlepiej świadczy fakt, że cały voice acting prowadzony tu w zasadzie jedynie przez narratora, o głosie tak głębokim, że rów mariański to kałuża zostawiona przez Fafika podczas spaceru, no i naturalnie wszystkie instrumenty oraz wokale nagrywane były
w szafie kompozytora. Od czasu Bastionu Supergiant bardzo się rozwinęło. Wyciągnęło z tej gry kilka bardzo cennych lekcji. No, generalnie stało się lepszym, pełniejszym studiem. Pomimo swoich wad, Bastion pozostaje jednak nadal bardzo dobrą grą, oryginalnie fenomenalnie przyjętą, pretendując do miana tytułu gry roku z takimi gigantami jak Skyrim, Portal 2 czy Uncharted 3. Kiedy myślimy o grach, które łamią bariery technologiczne, wytyczają nowe szlaki w kwestii grafiki czy rozgrywki, to naturalnie, instynktownie myślimy o dużych studiach, bo to w końcu one mają największe środki, zatrudniają największe rzesze specjalistów, którzy swoje wieloletnie doświadczenie przekuwają na przewspaniale wyglądające produkcje. No i oczywiście mają dostęp do najnowszych technologii. A jednak to założenie w 2004 roku do góry nogami Jezu, nie pamiętam, kurde, mam na końcu języka. Małe, niepozorne studio założone przez trzech braci w Niemczech i nagle wydają taką grę, która wygląda Ale nie o Far Cry'a mi chodziło. O jedną taką, co aż komputery paliło i było do benchmarku wykorzystywane, ale Far Cry 1, kurde, dobre było. Muszę powiedzieć, że dobre. Ja w to sobie grywałem wtedy w przerwach między Warcraftem 3, pamiętam, z kumplem się jaraliśmy, jak to rzeczywiście wygląda, bo tam to miało nie dość, że dobre optymalizacje, stosunkowo nieduże wymagania komputera graficzne, całego ogólnie kompa, to ilość roślinności i woda. Naprawdę jakimś renderem, jakby była ze wszystkich nierealistyczną wtedy, wizją tego, jak gry mają wyglądać kiedyś. A jednak Far Cry był prawdziwy. Oczywiście w tym samym czasie wychodził Half-Life 2, który również był bardzo dużym osiągnięciem technologicznym, ale Valve swój kącik pochwał miało już wcześniej, więc na spokojnie. Tymczasem wracając do Far Cry'a. Ówczesne FPS-y rzadko kiedy pozwalały na jakąś większą swobodę, a na pewno nie FPS-y, które wyglądały tak jak pierwszy Far Cry. A jednak jakimś cudem z ówczesnego sprzętu udało się tak niepozornemu studiu wyciągnąć tak wiele. Tak dobrze wyglądającą wodę, tak gęstą, bujną i fajnie wyglądającą roślinność, całkiem sprawną fizykę, inteligentnych przeciwników, czapki z głów, naprawdę. Ja rzadko noszę czapkę, ale specjalnie w 2004 roku ubrałem moją bejsbolówkę i musiałem ją ściągnąć, bo jakoś trzeba było na to zareagować. Okay. Coś w jakiś sposób człowiek musiał uzewnętrznić te emocje. Co ciekawe, pierwszym projektem Crytek'u korzystającym z autorskiego CryEngine był N'Galus, ale projekt poszedł do piachu, a w międzyczasie twórcy dogadali się z Ubisoftem, który zgodził się wydać Far Cry. Tak, bracia Yearly najwyraźniej mają bardzo dużą słabość do słowa kraj. A jak mówimy o płaczu, to był oczywiście jeszcze aspekt wymagań sprzętowych, ale hej, jeśli jakiś FPS wychodzi w tym samym roku co nowy Half-Life, to trzeba mieć na... No sorry, jednak wymagania sprzętowe były troszeczkę chyba jednak większe niż myślałem, ale z optymalizacją chyba też nie było źle. Naprawdę wielki tupet, żeby myśleć, że z giereczkowego torcika Gaben łaskawie odkroi twórcom choć odrobinę biszkoptu. Cóż, wielki tupet albo Far Cry'a w zanadrzu. Te pięć wspomnianych przeze mnie historii pokazuje, szybko, że wetując tekst AC/DC, na szczyt, żeby rock'n'rollować, wcale nie prowadzi tak długa droga. Tu zakładamy jednak, że po tak dobrych debiutach było już tylko gorzej. Historia pokazuje nam mimo to, że był to dopiero często początek drogi. A najlepsze, że takich historii jest więcej i bardzo chętnie, jeśli chcecie, o nich wam również przy innej okazji poopowiadam. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, cześć! Ej! Spoko, spoko filmik, ale to kurde, z tych gier, co były wymienione, no to szczerze, które tam tylko tak, Gothic 1, potem Gothic 2 lepszy niż Gothic 1, wszystko super, dopiero kolejne okazały się do dupy. Half-Life 2 świetny, czy lepszy od jedynki? No tutaj można by polemizować, ale też zajebista gierka, nie można powiedzieć, że nieudana, trójki nie ma do tej pory. Jeżeli chodzi o Populusa, no to Populus później był... Kurde, nie wiem, czy był Populus 2, czy nie. No ale załóżmy, że był Dungeon Keeper. Sukces zajebisty. Pierwsza gra, gdzie mogli się być tymi złymi. Tak nawet była reklamowana, no nie? No dalej tam Black and White i tak dalej. No to mówimy o jakby kolejnej grze danego studia. Far Cry. Far Cry. Jedynka. Sztos. Ale dwójka była gównem. Tam było za dużo tych już kombinowania, jak jedynka opowiadała taką historię, wiecie, gdzieś tam trochę horrorowatą rzeczywiście i tak dalej, ale dwójka to już było takie to właśnie kombinowanie z tymi przyczółkami, które były powtarzalne, ci wrogowie się spawnili tam co chwilę praktycznie, jak gdzieś indziej byliście, czy przytywaliście grę, czy jakiś loading screen był, czy coś w ten deseń. No, a jakbym tak miał rzeczywiście wskazać, no to najbliższy teraz debiut taki, który pozamiatał, no to Wukong.